Oto kolejna część Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask. W tym odcinku wykonamy czynności niezbędne do ukończenia gry, ale też zdobędziemy parę serduch. Teraz wyjątkowo oprócz zagrania, oprócz spowolnienia czasu, zdobędziemy też troszkę kasy z dobrze znanego miejsca. Będziemy tej kasy tak jakby potrzebować. W tym odcinku zdobędziemy ostatnią maskę, która zmienia postać Linka. Kto oglądał poprzednie odcinki, choćby nawet z umiarkowaną uwagą, ten wie, że to znaczy, że ktoś nie będzie miał szczęścia. Potrzebujemy też trochę strzał. O właśnie. Wiedźmy trzy. To akurat jak jesteśmy na koniu, to Link jest w sumie nietykalny. I tak docieramy na trzeci obszar w grze, na który też ktoś rzucił klątwę. Tu te budynie też atakują. Tu jest dom z Kultuli, jeden z dwóch krzy. Tu jest domek Grybaka. Hehe, to pan jest dość samotny. Podwyższyła się temperatura wody. Jest też zamulona mocno. Wspomniał, że jeden z Zora. Ten koniec morski gada jakby, co? O,
O ty łobuzie. No nie mamy czegoś takiego. No, no, no. Ale pan jest samotny. Ręce jego są umięśnione. Dobra. I tak, tu mamy krążę nad czymś. To są wstrętne ścierwojady, więc chyba trzeba się tam będzie udać. Tam w oddali jest laboratorium morskie. Tingle lata nad nim. Jeszcze tam w oddali jest... No, to jest trzeci labirynt, do którego jeszcze nie możemy dotrzeć. Ale najpierw... Tu pomożemy komuś. Tutaj popychamy nieszczęśnika w kierunku brzegu. Tak sobie przypomnę. To jest Michał, po naszemu Michał. Jest gitarzystą w zespole Zorów. W skrócie, wokalistka ich zespołu złożyła jakieś dziwne jaja, które zostały porwane przez piratów. Ten próbował odzyskać... Tak się troszkę domyślam, czy to nie są jego też dzieci, ale no dostał mocne bęcki od piratów i wkrótce mu się zejdzie z tego świata. To jest jedyne, co możemy dla niego zrobić w tej chwili. Uleczyć jego niepokój.
To jest ta scena, gdzie właśnie widzimy, jak ktoś umiera na naszych oczach. Link mu przygotowuje grób. Jeszcze została maska zmieniająca postać. Transformacja wygląda tak. Jako Zora mamy kilka bardzo ciekawych umiejętności. No, po pierwsze może pływać, wiadomo, bardzo szybko. Może strzelać. Sprzedawać combo. Ale przede wszystkim może emitować błysk elektryczny, co jest bardzo super. Może śmigać przez wodę, może też... To jest podobna funkcja jak żelazne buty w Ocarina of Time. To jest jedna rzecz, druga. Strzelimy Tingla. Uwielbiam tu strzelać do niego w tym miejscu, bo spada z największej wysokości. To jest mapa ostatniego obszaru, Stone Tower. Jeszcze się upewnia, czy mamy. Dobra. Może na wszelki wypadek, ale nam się raczej nie będziemy jej potrzebowali. I tak, tam jest wspomniana świątynia. Te dwa słupy to jest Pinnacle Rock, o którym mówił Konik Morski. Ale my zrobimy coś zupełnie innego. Bo skoro mamy już nową maskę, to trzeba pozbierać serducha. Pierwsze serduch, które zbierzemy po zebraniu Zora Mask, który wymaga ponownego pokonania bossa. Ja po prostu ten fragment wytnę, po co marnować czas. Dlatego no, wracamy do nagrania, gdy już będzie boss pokonany. Dobra, boss pokonany, zajęło to jakieś 6 minut. Ale jak ktoś chce zrobić Majora's Mask na 100%, nie ma wyboru, trzeba pokonywać bossów powtórnie. Nie ma uproś. Kolejne serducho znajduje się właśnie w odczarowanym miejscu. Thank you.
przynajmniej nie trzeba dużo szukać. Kolejny kawałek serducha znajduje się nie tak daleko stąd. W sumie mój plan to zebrać 4 kawałki serducha na końcu odcinka. Myślę. W tym drugim ulu który był kawałek serducha. Tak, dlaczego nie zabiłem tych całych dekubabas? Ponieważ po odstrzeleniu ich... Spokój tam. One spadają na samo dno i stają się troszkę bardziej trudniejszym, uciążliwym przeciwnikiem. Jeszcze jeden kawałek zbierzemy. Tak, Zora Hall jest tam dalej. Tam dalej, w sensie, o, tam. Tam na razie nie pójdziemy, nie będziemy tam szli przez dłuższy czas.
Ale to też na razie się tym nie będziemy zajmować. Tak. Tu można wygrać nagrodę, strącając wszystkie garnki jednym tym strzałem. Płetw, czy co to tam jest. W naszej postaci Zora. Ale jeżeli się nie uda, musimy zapłacić karę 10 rupii. 10 euro. 10 rupii za zniszczone garnki. Nie pamiętam, czy tam jest coś wartościowego. To jest chyba niekonieczne do zdobycia wszystkich masek i serdów, więc na razie sobie dam spokój. Na razie i tak tam nie za bardzo dojdziemy. Zabawy z bobrami za przeproszeniem w kolejnych odcinkach. Na razie nie. W następnym też nie. Niestety ten atak zżera bardzo dużo many. Ale kolejny kawałek serducha do kolekcji. Całe nowe serducho przybyło. W tym odcinku jeszcze jeden kawałek serducha chcę zebrać. Jak widzimy, pływa dużo rybek. My potrzebujemy co najmniej 4, możliwe, że więcej. Wycwaniły się. Chyba warto je łowić jako Zora. Bo mały Link po prostu by zaczął już pływać w tej wodzie głębszej. Ocarina of Time, ten szkaradny dziad, też był biologiem morskim. Tutaj pan przygotował akwarium dla jaj Zora, bo woda obecnie w oceanie się niezbyt nadaje do szczęśliwego wyklucia się. Thank you.
W każdym razie, jeżeli znajdziemy jakich, to trzeba je tu przynieść. Uroczo jest. Biologia według Nintendo. Wystarczyły na szczęście tylko 4 ryby, czasem trzeba przynieść 7. Kolejny kawałek serducha do kolekcji. Dobra, w tym odcinku wszystko co chciałem zrobić jest wykonane. To są kamarnice jakieś. Wpłacić kasę do banku. Kolejny odcinek będzie bardzo długi. Będziemy szukać ja i Zora w siedzibie piratów oraz w innym miejscu. Dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask.